dzisiejszy piknik to dobra zabawa, zabawa z językami obcymi. Pokazujemy, jak się dobrze bawić, jednocześnie ucząc się i poznając języki obce, które potrzebne są oczywiście nam na co dzień, żeby korzystać z różnych możliwości wyjazdów zagranicznych. Cieszę się, że dzieci tak licznie tutaj dopisały do nas i ta atmosfera, myślę, że sprzyja dobrej zabawie i ta zabawa będzie trwała do końca dzisiejszego pikniku. Oddaję głos pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Kochani, bawcie się dobrze, bo trzecie miasteczko edukacyjne to świetna zabawa, przede wszystkim integracja wszystkich nas, wszystkich szkół, wszystkich przedszkoli. Dzisiaj 21 września na boisku szkolnym naszego liceum, impreza niecodzienna. Baw się z nami językami, trzecia edycja Miasteczka Edukacyjnego, poprzedzona konferencją związaną z podpisaniem umowy w ramach programu INTIO. Mamy kolejną odsłonę Dni Języków Obcych w powiecie tureckim. Jest to już kolejne wydarzenie, ale dzisiaj jest również wyjątkowa okazja ku temu, ponieważ dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy powiatem tureckim, 6 gminami powiatu tureckiego i Instytutem Goethego dotyczące realizacji projektu INTIO, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce. Jest to projekt, który będzie realizowany w latach 2018-2021 dzięki wsparciu Polskiego Programu Regionalnego. Blisko 2 miliony zostanie ten projekt wydatkowane i myślę, że realizacja tego projektu przyczyni się naprawdę do takiego wzbudzenia zainteresowania nauką języków obcych, więcej niż jednego języka obcego, ponieważ mowa o dwóch językach obcych, ale również da możliwość kreowania nowych przestrzeni do nauki przedmiotów technicznych z wykorzystaniem nauki i języka obcego. Także to jest naprawdę dzisiaj wielkie wydarzenie. Nie jest tak łatwo taką osobę wydobyć z takiego samochodu. Że myślicie, to jest lekkie czy ciężkie? Ciężkie. Kto uniesie?
chodź tutaj. Spróbuj teraz. Ja ci trochę pomogę. I co? Dasz radę czy nie? Zakłada całe ubranie specjalne. Do czego ubranie, rękawice takie specjalne. O, i widzicie, nawet dziewczyna nie dała rady. Nie mówiąc o urządzeniu.